Dzień dobry, panie doktorze. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Do studia na kołach. Właśnie pytałem. Ukłony. Na czym? Dzień dobry. Na czym? Ten pomysł? Pomysł polega na tym, że jesteśmy na żywo, widzowie sobie już na nas patrzą, a my mamy zupełnie inny komfort rozmowy. To znaczy zamykamy się trochę jak w konfesjonale, nikt nam tu nie przeszkadza i możemy rozmawiać o życiu ile tylko chcemy. Zapowiadając spotkanie z panem, wspomniałem, że jest pan jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od leczenia bólu. Nie przesadziłem? Myślę, że nie, ale to tutaj w tej chwili żartuję, bo nie można powiedzieć, że jednym z najlepszych. Po prostu jestem specjalistą. To jest łatwe zadanie dzisiaj z uwagi na rozwijającą się medycynę, czy wcale nie tak łatwe? Nie, wcale nie jest tak łatwe. Przede wszystkim dlatego, że medycyna, ta rozwijająca się medycyna trochę zapomniała o bólu, bo ta medycyna ukierunkowana na wyleczenie z choroby, na ten taki sukces totalny, to znaczy był chory, jest zdrowy, zapomniała o bólu, twierdząc, że to tylko objaw. I my ciągle, słuchając szczególnie wystąpień lekarzy, polityków, którzy mówią, na przykład marihuana, przecież to nie leczy z choroby, to tylko leczy objawy. Tymczasem ból dla tych, którzy go doświadczają, szczególnie ból przewlekły czy ból neuropatyczny, jest chorobą, jest kalectwem nie do zniesienia. Bo dzisiaj, kiedy mówi się o chorobie w XXI czy XXI wieku, za chwilę wszyscy mówią rak i różne jego objawy. Przy okazji tych onkologicznych problemów walka z bólem jest właściwie tożsama, prawda? Tak, oczywiście. Leczenie paliatywne, czyli znoszenie objawów, poprawa jakości życia, stało się jakby jedną z takich integralnych części współczesnej onkologii. W programach narodowych, programach czy światowych zwalczania chorób nowotworowych walka z bólem i poprawa jakości życia mieści się w tym. To jest logiczne. Ale zdarza się, że politycy nie chcą za to płacić, bo myślą sobie, że to właśnie nie wyleczą, tylko tak naprawdę ułatwią komuś życie, tak? I z tym mają problem? Tak. No, nie wiem, czy oni mają problem. W każdym razie tak mówią. Nie wiem, na czym polega, że mają za mało pieniędzy, czy chcą się pokazać, że wyleczenie z choroby, wyleczenie z raka jest czymś ważniejszym niż przywrócenie chorego do życia, do funkcjonowania. No, nie wiem, czym się kierują. W każdym razie no, nam, tym lekarzom, którzy zajmują się leczeniem przeciwbólowym, no a szczególnie pacjentom, to bardzo utrudnia. Dzisiaj, jak weźmiemy na przykład okładkę tygodnika Wprost, pojawiają się tam trzy znane osoby, które przyznały się do tego, że walczą z rakiem. Ostatnio pożegnanie Tomka Kality to jest też taki symbol tego, że to nie jest czcze mówienie o tym, że potrzeba takim osobom pomóc, że czasem to są osoby znane, ale je tak samo boli jak osoby nieznane, prawda? I tych nieznanych jest o wiele więcej. Czy dzisiaj, patrząc na zmieniające się w Polsce prawo, ma pan takie poczucie, że to prawo nadąża za zmieniającymi się chorobami? Nie, nie mam takiego poczucia. To prawo rzeczywiście się zmienia, ale jeśli chodzi o zastosowania medyczne, czy prawo w odniesieniu do medycyny, czy prawo medyczne, w Polsce jakby stanęło w miejscu. Prawo nie zauważa medycyny. Z kolei medycynie jest bardzo trudno funkcjonować w społeczeństwie bez jasnych przepisów prawnych. My, szczególnie w tych nowo rozwijających się dziedzinach, ale w tych dziedzinach związanych z początkiem życia czy z końcem życia jeszcze bardziej, my nie mamy przepisów, my działamy w ciemno, stosując niekiedy metody, które mogłyby się wydawać kontrowersyjne, szczególnie dla kogoś, kto patrzy z zewnątrz, nie zna istoty tych spraw. Także prawo ale one są też kontrowersyjne, dlatego że tak są przedstawiane. Dzisiaj marihuana to... Okej, o leczniczej marihuanie zaczęło być głośno w ostatnim czasie, właśnie z uwagi na walkę Tomka, ale nie tylko. Natomiast zwykle to jest zawsze stawiane na równi z walką o to, żeby każdy mógł sobie w Polsce legalnie hodować kilka krzaków. Tak, tak, te problemy są mieszane. To akurat jest szczególny, chociaż nieodosobniony przypadek w ogóle w walce z bólu, pomieszanie narkomanii czy problemu narkomanii z leczeniem, czyli stosowanie tych samych substancji, ale w zupełnie innych celach, to pomieszanie istniało od dawna. Dotyczyło przede wszystkim leków opioidowych, czyli pochodnych maku. Morfina jest takim typowym przedstawicielem tej grupy i do tej pory lęk przed tymi lekami nie został zwalczony, a to są podstawowe leki w leczeniu na przykład bólów nowotworowych. Nic nie przewyższa tych leków. Teraz mamy podobnie właśnie z marihuaną.
znowu połączenie tych dwóch różnych sytuacji robi tyle zamieszania. Są przeciwnicy, są zwolennicy, a przecież to jest medycyna. Leki nie dzielą się na tych, którzy mają więcej zwolenników niż przeciwników i odwrotnie. Leki są lekami. Czyli ta sytuacja jest zero-jedynkowa, tak? Udowodniono, że to ułatwia walkę z bólem. No nie, w medycynie zero-jedynkowych sytuacji to nie ma. To ułatwia walkę z bólem, tak? To taka jest odpowiedź, ale odpowiedź systemu ochrony zdrowia, czy odpowiedź polityków, czy autorytetu, już nie jest zero-jedynkowa. Nie, no ich nie, tak, ale pytam eksperta, jak to działa. Wiem, co mówią politycy i dlatego stronie od tego w tej dyskusji, bo wydaje mi się, że tam jest właśnie bardzo dużo takich uderzeń w nuty, które mają dać poparcie, a niekoniecznie pomóc pacjentom. No ekspert nigdy zero-jedynkowo nie odpowie, przynajmniej w naukach medycznych. Bo... No bo ma większą wiedzę niż polityk. No właśnie. Natomiast myślę sobie też o tym, co pan powiedział, że dzisiaj na świecie trend jest taki, żeby jeżeli nawet medycyna nie nadąża za walką z chorobą, to stawia się na to, żeby pacjentom na różnym etapie jak najbardziej ulżyć w cierpieniu. A nasze prawo za tym nie nadąża, jak pan wspomniał. Tak. A jakie są sposoby na to, poza taką marihuaną medyczną? Co jeszcze dzisiaj się dzieje takiego na świecie, na co się stawia, żeby ta walka o choćby ulżenie w bólu była skuteczna? No to jest gałąź medycyny, która rozwinęła się, nazywa się medycyna paliatywna. To jest medycyna, której podstawowym celem jest uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia w sytuacji choroby. I tutaj pan redaktor użył kilka razy określenia walka z chorobą, bo to też jest swego rodzaju walka z chorobą, kiedy choruje się na chorobę przewlekłą czy nieuleczalną, ale raczej trzeba spojrzeć na to jako na życie z chorobą. Z niektórymi chorobami przychodzi żyć całe życie. I ten kierunek nastawiony, my to nazywamy holistycznym podejściem do człowieka, do chorego człowieka, a więc kierunek medycyny nastawiony na człowieka, który ma funkcjonować, a nie na chorobę. On zdobywa, przebija się... Godzimy się z tym, że jestem chory i że będę chory, ale chcę żyć mimo wszystko, tak? Więc robię wszystko, chcę żyć jak najlepiej, bo to nie chodzi tylko o przeżycie takie biologiczne, ale o możliwość spełniania się w życiu, no prowadzenia życia na tyle dobrze, na ile to jest możliwe. Samego chorego, ale jednocześnie, jak rozumiem, to jest też ułatwienie życia w rodzinie, w społeczeństwie, prawda? O, to widzę, że pan, nie wiem, czy pan wymyślił, czy pan posługuje się definicją opieki paliatywnej. Nie, nie, tylko myślę sobie o tym, że to każdego z nas będzie prędzej czy później dotykało. Oczywiście, bo to jest logiczne. Ale nawet patrząc na Tomka, to jest o rok młodszy facet ode mnie, to było rok młodszy facet ode mnie, że dzisiaj rak też nie wybiera sobie ludzi tylko starszych, że dzisiaj każdy z nas 30-40-latków ma też rodziców, o których zaczyna myśleć właśnie w ten sposób, więc myślę, że to jest taki temat, który coraz bardziej każdy będzie się w niego zagłębiał po prostu. Mam taką nadzieję, bo w Polsce jednak dosyć płytko traktujemy sprawy jakości życia chorych, prawda? Mówimy wygrał, przegrał, żyje, umarł, a przecież to tak wcale nie jest. Z rakiem żyje się latami i twierdzenie, że rak stał się chorobą przewlekłą, to wcale nie jest przesadzone. Przecież z rakiem żyje się kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka lat, a nawet jeśli żyje się pół roku, to przecież przez te pół roku też żyje się, też można się w jakiś sposób spełniać, realizować, czy chociażby walczyć o to, żeby inni mieli lepiej, nawet jeśli ja odejdę. Tutaj oczywiście nawiązuję do tej walki o zalegalizowanie medycznej marihuany. Przecież... Dla pana to jest walka merytoryczna, czy walka polityczna dzisiaj? Merytoryczne to powiedzmy, trudno o niej mówić, dlatego mówimy o konopiach, rozumiem. Tak. Dlatego, że tej wiedzy merytorycznej jest dosyć mało. Walka polityczna sprawiła, że my niewiele wiemy o konopiach, chociaż to jest prawdopodobnie, jeśli nie jeden, nie najstarszy, ale jeden z najstarszych leków znanych ludzkości. No, w tym przypadku polityka zdominowała wiedzę i zdominowała naukę i teraz jakby ponosimy tego konsekwencje. Politycy mówią głośno, naukowcy siedzą trochę cicho, bo mamy za mało dowodów, za mało argumentów, a nie mamy ich, dlatego że jest to nielegalne. I to jest takie błędne koło. A wierzy pan, panie doktorze, w te zapewnienia, że wiosna tego roku to już będzie przyjęta w Polsce ustawa, która pozwoli na to, żeby w Polsce, no w jakimś czasie w Polsce hodować
leczniczą marihuanę, ale przynajmniej na razie pozwolić, żeby legalnie mogła być używana w polskich szpitalach. No w to wierzę, dlatego pozwolić, żeby była używana, to wierzę, dlatego że właściwie już jest. Może być używana. No nie jest używana, dlatego że dostęp jest bardzo trudny, ale są leki na bazie marihuany i są możliwości sprowadzenia jej w ramach tego importu docelowego, a więc są chorzy, którzy otrzymują. Ja sam leczę medyczną marihuaną i uważam, że robię to legalnie. Natomiast no, wiele zastrzeżeń jest co do tego, czy te leki będą udostępnione chorym, bo to, że lek jest, i że wszyscy wiedzą, że jest i może być skuteczny, nie oznacza, że lek dostanie chory. Przecież tu wchodzą względy ekonomiczne chociażby. Ile kosztuje w tej chwili leczenie się marihuaną? To jest około 3000 zł miesięcznie. Kogo na to stać? Szczególnie w warunkach przewlekłej choroby czy wyniszczającej choroby. No także, natomiast co do, o ile jestem optymistą co do uznania, nazwijmy, marihuany jako leku w Polsce i żeby już nie było dyskusji na ten temat, o tyle jestem sceptyczny, jeśli chodzi o udostępnienie leków. Czy jak to będzie wyglądało? Powiedzmy, że przychodzi, ta ustawa wchodzi w życie i można to robić, nie wiem, państwo nawet to w jakiś sposób refunduje. Dostępność jest poprawiona. To będzie znaczy, można mówi pan tylko... o przyszłości, tak? No, powiedzmy, że mamy wiosnę. Nie, bo powiedział, roku. Że państwo refunduje, bo teraz nie refunduje. No teraz nie, mówię o przyszłości, że ta ustawa wchodzi w życie tak, jak jest zapowiadana i tak dalej. To się będzie odbywało tylko w warunkach szpitalnych? Nie, no dlaczego? Przecież uwięzienie chorego w szpitalu to jest nonsensem. Czyli tylko w hospicjach? Tam, gdzie chory przebywa. Czyli w domu też? No, tak myślę. Ale pod kontrolą lekarza, czy jak to ma być? No tak, no każde leczenie powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. To wydaje się, trzeba podejść do tego jak do normalnego leku. To nie jest lek, który wymaga specjalnego nadzoru, bo to nie jest lek, którego nawet lekkie nadużycie prowadzi do jakichś śmiertelnych czy nieodwracalnych skutków. Można powiedzieć, że jest bardzo bezpieczny. Nadzór jest potrzebny po to, żeby wykorzystywać właściwości leku w sposób racjonalny i żeby chory odnosił z niego skutek. Przecież my stosujemy leki opioidowe, prawda? Morfinę, silniejsze, 100 razy silniejsze leki, jak fentanyl od morfiny. I nikt nie zamyka chorego w szpitalu z tego powodu. To dlaczego przeciwnie, wypuszczamy ich do domu, żeby mogli żyć ci chorzy jak najlepiej. To dlaczego morfina jest czymś naturalnym, a marihuana lecznicza jest czymś, przed czym niektórzy zaczynają, czy właściwie inaczej, czym niektórzy straszą? O. Z niewiedzy? Tak, to jest... No, przede wszystkim to było robione celowo. Że zohydzenie marihuany jako jednej z używek, czy jednego z narkotyków było robione celowe w latach 30., późnych latach 30. w Stanach Zjednoczonych i to się przeniosło na... I to zohydzenie, zresztą sama nazwa marihuana wtedy, jako ziele z korzeniami w piekle, czy to ziele, po którym czarnoskórzy gwałcą białe kobiety, bo taka propaganda była przecież robiona. A potem to dość trudno odwrócić, tym bardziej, że są różne interesy za tym, żeby nie odwracać tego złej opinii o marihuanie. Różne interesy i finansowe, i polityczne. Na walce z marihuaną przecież można zbić kapitał polityczny. Można. Zresztą dzisiaj ten kapitał polityczny już na tylu rzeczach można zbijać, że to czasem powody są coraz bardziej szalone. Ale chciałem zapytać pana też o jeszcze jedną rzecz. W polskich warunkach osoby, którym ta marihuana lecznicza jest potrzebna i którym ona ułatwia życie w społeczeństwie. Już proszę zauważyć, że staram się unikać mówienia słowa walka tak, z rakiem. Tak, zauważyłem. To o wiek tych ludzi jest jaki mniej więcej? To jest różne. Na ogół są to ludzie dojrzali, mocno dojrzali, czy no, ja się uważam za młodego, mam 67 lat, czyli powiedzmy w młodym wieku, no to... takim jak mój. No, choroby przewlekłe, choroby nowotworowe dotyczą przede wszystkim osób starszych, ale nie tylko. I oczywiście znamy te sytuacje, które tak tragiczne, tak przemawiają do wyobraźni, kiedy młode osoby chorują. Bo tutaj ograniczeń wiekowych nie ma. Jeżeli mamy kilkunastolatka nawet, który ma chorobę nowotworową, to możemy mu ułatwiać życie marihuaną leczniczą tak, też? Tak, tak. Tak samo jak morfiną. Nawet nie możemy, tylko powinniśmy. A to nie jest uzależniające? Bo morfina jest, bywa, prawda, czy nie?
Marihuana może uzależniać. Oczywiście stosunkowo słaby ten potencjał jest. Ocenia się go, że około 9%. Ale my, lecząc chorych morfiną czy marihuaną, nie stwarzamy narkomanów. Mhm. To niezwykle rzadko zdarza się, chociaż tak, taka możliwość oczywiście, żeby ci chorzy się uzależnili i co? I potem jak się wyleczą, żeby nie mogli pozbyć się leku. Taka sytuacja potencjalna jest możliwa, zdarza się niezwykle rzadko i nie stanowi jakiegoś zła ani dla tego człowieka, ani dla społeczeństwa. Także my o problemie uzależnienia w przypadku leczenia opioidami raczej nie mówimy. I nie dlatego, żeby ukryć coś przed ludźmi, tylko nie stanowi taką problemu. Macie wiedzę, że tak jest po prostu. Ma pan takie poczucie, że wszystkie te wydarzenia, które ostatnio się dzieją i w Sejmie, i właśnie wokół Tomka, że to nas trochę przybliża do cywilizowanego świata? Tak, że na pewno jest potrzebna dyskusja. Jeszcze ta dyskusja nie osiągnęła takiego cywilizowanego poziomu. Proszę zauważyć, że lekarze prawie nie biorą udziału w tej dyskusji. Ze strachu? Z niewiedzy? Ze strachu, żeby z niewiedzy podpaść? I po co to właśnie? Tak, żeby nie podpaść i po co? Znaczy nie tyle, tylko i po co się mieszać w to, jak nigdy nie wiadomo. No jak lekarze zaczną brać, a przede wszystkim jak lekarze zaczną być słuchani przez polityków w odniesieniu do tego. A no właśnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Jerzy Jarosz, Fundacja Hospicjum Onkologiczne był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, z szacunkiem. Spokojnego dnia życzę i dziękuję za spotkanie dzisiaj. Szanowni widzowie, Onet Rano. Już za chwilę u nas seksuolog Andrzej Komorowski. Pewnie jeszcze przez chwilę ze sobą porozmawiają, to my w tym tak zwanym międzyczasie, to proszę Krzysiego sprzęt, sprawdzimy jak wygląda sytuacja drogowa. Mieliśmy teraz zerknąć do Poznania, do Łodzi i Katowic. Bardzo proszę. Dzień dobry panie Andrzeju, serdecznie zapraszam. Na rozmowę o seksie zawsze jesteśmy gotowi. Natomiast pomóc? Nie. Mistrzowi Andrzejowi nie trzeba. Panie Andrzeju, opowiem tylko o sytuacji drogowej, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. Mieliśmy być w Poznaniu, bardzo proszę. Poznań, piękne miasto, ruszamy na zachód. Jeśli chodzi o sytuację w Poznaniu z S11 od strony Suchego Lasu do centrum Poznania, teraz 41 minut. Z S11, ale od strony zachodniej 32 minuty. Z A2 w Komornikach 29, z Krzesiń 24 minuty, a ze Swarzędza 26 minut. Po Poznaniu miała być Łódź. Widzi pan, jak to wszystko przygotowane? Po prostu ja nic nie muszę. Ja tego mam przeczytać. Ale pan musi zapiąć pas właśnie. Ze Zgierza 22 minuty, ze Strykowa 31, ze Żgowa 31 minut i jeszcze Katowice. Ależ bardzo proszę, na Śląsku, w jego stolicy, teraz sytuacja drogowa wygląda całkiem nieźle. Z Siemianowic 12 minut, z Tychów 24, z Mysłowic 10 minut, a z Zabrza około 17. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry, proszę pana. Chciałem pana namówić na rozmowę o seksie w poniedziałek rano, po weekendzie, kiedy podobno tłumy poszły zobaczyć sztukę kochania. Czy pan się da namówić, mistrzu? Ja bardzo chętnie, proszę pana, pójdę na sztukę kochania, chociaż nie o to mnie pan zapytał. Nie, no ale o seksie jeszcze pan nie tam byłem, już wie jako seksuolog, nie? Ale jestem z tym filmem i z Michaliną bardzo blisko związany. Nie, no niech pan nie mówi, że jest pan, był pan związany z Michaliną Wisłocką, no chętnie tak posłucham. No cóż, proszę pana, przesiadywała bardzo często na mojej kanapie w dużym pokoju, na tym samym, którym pan kiedyś siedział, i miewała różne opowieści. Jedną z nich, którą chciałbym państwu na dzień dobry zaserwować, o której mi moja żona Joanna od razu rano przypomniała. A Asia nie była o nią zazdrosna? Proszę pana, o Michalinę każdy był zazdrosny, no ale wszyscy żeśmy... Ja zazdrościłem, żona bardzo lubiła moją żonę. A żona zazdrościła mnie, że to ja mogę z nią pracować. Pracowałem co prawda krótko, bo Michalina straciła swoją poradnię świadomego macierzyństwa. Wtedy jak zwykle, tak jak pan doktor opowiadał, ideolodzy wzięli górę, proszę pana. Takie czasy dzisiaj. No. No były tak, i wtedy będą. Były, no były, zawsze, zawsze jest lizus, proszę pana, religijny. Proszę pana, społeczny bądź polityczny. To społeczeństwo się z takich zawsze składało, nawet proszę pana, za dawnych czasów. I jeżeli słynne powiedzenie Indiry Gandhi, które na dzisiaj właśnie żona mi przypominała, że proszę pana, historia uczy wszystkiego, tyle tylko, że ma dobrych nauczycieli, ale złych uczniów, no to autorką tego powiedzenia jest Indira Gandhi, kobieta, która zginęła tragicznie, a która była wielkim politykiem i która bardzo strzegła się przed ideologią.
to nie przeszkadzało ale jej. Dzisiaj czasy są ideologiczne. Dzisiaj my mówimy o Trumpie z uwagi na jego dekret zamykający granice. Ale Trump to jest też facet, który powiedział, i przeciwko temu kobiety wyszły wtedy na ulicę, on powiedział, że on nie da pieniędzy, między innymi, nie da pieniędzy różnym organizacjom, w tym organizacjom, które według niego popierają aborcję. Ale to są organizacje, które doprowadzają do świadomego macierzyństwa w krajach, w których to jest bardzo trudne, no czasami. No i właśnie z uwagi na to zlikwidowano wtedy flirt z władzami kościoła w latach socjalizmu też istniał, proszę pana, więc zlikwidowano Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, ale po cichu założono Towarzystwo Rozwoju Rodziny, w którym zresztą pracowałem szereg lat. Wracając do Wisłockiej, kurczę. No więc właśnie, przyszedłem pierwszego dnia, proszę pana, do pracy i cóż, wyszła kobieta w chustce i powiedziała do mnie tubalnym głosem: czy młody człowieku, ma pan chwilę czasu? To było ostatni raz, kiedy do mnie powiedziała, proszę pana. Później żeśmy do siebie mówili przez ty i tak było przez lata. Kazała mi również zawołać Marka Uszczewskiego, przystojnego ginekologa, który zapewne jej zabierze gabinet. No ona tak się stało. Ona była słynna. No. Tak. I posadziła nas i kazała nawlekać, proszę pana, wkładki domaciczne. Obydwu nam, 50 żeśmy nawlekli na żyłki takie cienkie. Od razu szkoła życia. Przecież to diabeł był. Proszę pana, diabeł to był wtedy i jest dziś. Czy widzi pan różnicę pomiędzy socjalizmem? Nie, no bo jak słyszę, czasem, jej książka to jest Kama Sutra socjalizmu, no to wiadomo, nie, no wie pan, no a Boj Żeleński, proszę pana, był agentem, proszę pana, i tak dalej, razem z pewną hrabiną i Towarzystwem Świadomego Macierzyństwa. Proszę pana, to w ogóle, wie pan, diabła widzimy zawsze gdzieś na czubku szpilki, ale w gruncie rzeczy chodzi o ideologię, tak jak mówił pan doktor. I Tomek Kalita, wie pan, kiedyś miałem przyjemność go z Andrzejem Długoszem szkolić. To bardzo pojętny facet w tym, jak być społecznie czynnym, ale nie ustrzegł się przed tym, żeby umieć ludzi ostrzec przed baniem się, lękiem, przed bólem, przed rakiem, przed wszystkim, co tylko było możliwe. A Wisłocka to był społecznik, który próbował Polakom powiedzieć: słuchajcie, wy kochać się możecie inaczej, wy ona myśleć o sobie w łóżku możecie inaczej, wy kobiety musicie żądać więcej od waszych facetów. Mówiła również, proszę pana, że nie poddawajcie się ideologii, walczcie z tym wszystkim, bo tak naprawdę najważniejsza jest miłość i dziecko. I rzeczywiście było tak, że Michalina tą miłość gloryfikowała, wcale nie sam seks czysty, aczkolwiek mówiła, że seks bez miłości może być bardzo zabawny i fajny, z czym doprowadzała do szału oczywiście. No, czyli co, nawoływała do zdrady. Tak jest, natomiast mawiała, że bardzo smutne jednocześnie. Lepiej kochać się z kochaniem niż... No ale to smutne, i tak dalej. No to smutne, jak przyjdzie refleksja, że to było bez żony, no ale jak jest... No, ale wie pan, czasami bywa bez męża, bo wie pan, bo to się nie da w jedną stronę. I wszyscy, którzy opowiadają, że to oczywiście mężowie zdradzają, chciałem zwrócić uwagę, że bardzo wraca to panu z żonami. I to cudzymi, chciałem i to cudzymi żonami. Tak. I wracałem do rzeczywistości Michaliny. Michalina takie oczywiście rzeczy opowiadała zawsze. Ale szereg anegdot, które jest z nią związanych, ma charakter szeroko polityczny i nawet muszę to opowiedzieć, bo tego nigdzie nie ma, ani w filmie, ani nigdzie. Pewnego dnia Michalina trafiła, to były 40 lata, tuż po wyjściu z obozu w Majdanku, trafiła, proszę pana, do szpitala praskiego. Była przecież już studentką po medycynie, w pierwszej pracy. No i ponieważ była związana z Armią Krajową i bardzo nieideologiczna, nie należała do partii, nie dała się skaperować, to wezwał ją pierwszy sekretarz. Tak wtedy istnieli i mówi: towarzyszko Wisłocka, słuchajcie, widzicie, rozumicie, nie ma u nas sala operacyjna, jest bez kafelków, bo nie dostaliśmy kafelków przydziału. Mówi: jedźcie na miasto i nie wracajcie bez kafelków. Michalina wsiadła w tramwaj i przerażona jechała na drugą stronę Wisły, myśląc, skąd tu zdobyć kafelki, bo wiedziała, że to rzeczywiście on nie rzuca słów na wiatr. I przejeżdżając przez tunel warszawskiej trasy WZ, dostrzegła kadzione kafelki na ścianach. Wysiadła z tego tramwaju, podeszła do majstra i mówi, że ona jest lekarką z tego szpitala na Pradze i nie mamy, czy moglibyście nam pomóc, nie mamy kafelków do sali operacyjnej. No to on zebrał masówkę, zrobił błyskawicznie, kazał jej wejść na dużą ciężarówkę, stanąć i przemówić. I ona mówi: towarzysze robotnicy, w naszej sali operacyjnej w szpitalu praskim nie ma kafelków, pomóżcie. No to załadujcie dla towarzyszki lekarki odpowiednią ilość kafelków. Ani ona nie była towarzyszka, ani... No ale nie wypadało inaczej mówić. No. Ale wtedy bano się inaczej mówić. Dzisiaj też się boją, ale może nie mówią tak. Czyli pani ginekolog załatwiała przy okazji jeszcze... Tak, i cała sala, proszę pana, operacyjna szpitala praskiego przez lata była wyposażona w kafelki z trasy WZ. No i myślę sobie, że jeżeli takich drobnych faktów z Michaliną związanych, ona wszystkim się udzielała, smasowała psy, co wielu lekarzy oczywiście uznawałoby za idiotyzm. Zajmowała się ortopedią psią.
Zaraz. No tak, masowała im kręgosłupy, proszę pana, i pokazywała, jak to można zrobić. Powiedziała poza tym, że i ludzie powinni niektórzy mieć masowane kręgosłupy, przecież wtedy byliby tak wyprostowani jak ja. Moralne. Moralne, tak, szczególnie. Panie Andrzeju, a patrząc, no bo ja bym chciał, nie żebym oczywiście... Mówić próbował... o anegdotach. W seksie... Nie. No o, w seksie, tak, anegdotach, no. W seksie. Proszę pana, w seksie Michalina mawiała, że seks jest przyjemnością. Mawiała, że powinno być... Seks nie może być zadaniem. Seks dla prokreacji kończy się piekłem kobiet. Walczyła o to wiele lat i myślę sobie, że wiedziała, co mówiła. A czy to się zmieniło? Bo mam cały czas w tyle głowy rozmowę tutaj zresztą w tym studiu z Magdą Boczarską, która gra Michalinę i miała parę ładnych miesięcy na to, żeby się wgryźć, przeczytać, pospotykać z rodziną, pospotykać się z lekarzami. I Magda mówi, że ma takie poczucie też na planie, żyjąc z dziewczynami, że dzisiaj bardzo dużo rzeczy wróciło. Córka pani Michaliny Wisłockiej, doktor Michaliny Wisłockiej, pani Bilewicz opowiedziała mi właśnie, że pani Moczarska zrobiła no, furorę, bo jest wspaniałą aktorką i rolę mamy pełniła znakomicie. No cóż, pójdę zobaczę, ale jestem przekonany, że tak jest. Widziałem fragmenty w telewizji, ale opowiadając nie o pani Moczarskiej, ale o... Dziś już nikt nie pamięta, że to bardzo politycznie kojarzone nazwisko, proszę pana, żeby nie było niejasności, i to za czasów socjalizmu. Ale wracając do rzeczywistości seksualnej, Polaków to, wtedy i dziś. Ideologicznie niewiele się zmieniło, natomiast zmieniły się fakty. Dzisiaj już nie można oczywiście przedmiotów do przysposobienia do życia w rodzinie prowadzić bez rozmawiania o seksie, kamuflując to wszystko tylko i wyłącznie seksem motylków. Mhm. No bo wie pan, no, nawet w komórce obydwaj wyjmiemy za chwilę, wrzucimy odpowiedni sygnał i mamy tutaj mnóstwo pornolia, więc każde dziecko... Ja mam pootwierane parę stron na wszelkich badań. No, więc jeżeli popatrzymy na to, że każde dziecko w wieku od 6, jak już trochę tak jest zręczne, wie pan, żeby w tej telefonie tatusia pogrzebać lub mamusi, a poza tym dostaje, jak idzie do szkoły, wręcza mu się pierwsze co, to komórkę. No na przykład. No, zaraz to w szkole się dowie, jak tam wejść. I przez to dzisiaj nie da się o seksie mówić inaczej, tak? Bo dzieci wiedzą więcej niż pani na lekcji pokaże. Niestety jest to seks pokazywany dosyć brutalnie i wulgarnie, ale jest i z nim się musimy zderzyć. Ludzie spotykając się z seksem dosyć mechanicznie, trudno, żeby tam ideologię do tego dowalano zresztą. Chciałbym tylko, żeby te aktorki i aktorzy, jeśli tak można ich nazwać, pornograficznie, częściej się uśmiechali. Ponieważ Michalina mawiała, że polski seks jest po prostu taki, jakby wszyscy w tym łóżku, mówi, szli, mówi, do kościoła, albo mówi, na zebranie partyjne. No przecież to wszystko nuda. I rzeczywiście zaczęła budzić uśmiech na twarzy ludzi w łóżku. Radować się tym. Powiedziała, mówiła, że trzeba, że można oglądać pornole. Mówiła o tym, że proszę pana, ludzie spotykają się w prawdzie i w nieprawdzie, ale ważne, żeby spotykali się w szacunku. I że naprawdę z niektórymi rzeczami nie można przesadzać. Później słyszałem takie ideologiczne okrzyki po jej śmierci dwóch księży, których nawet nazwisk nie wymienię, bo już nie chcę ich kompromitować, którzy mawiali, jak to ona się nawróciła pod koniec życia i wróciła na łono kościoła i zmieniła kompletnie ideologię, szczególnie tuż przed śmiercią. Michalina była kalwinką, proszę pana, i nie było żadnej szansy, żeby wróciła się na łono rodzina naszego rodzimego kościoła katolickiego, którego sam jestem członkiem, ponieważ mawiała do mnie: cześć bracie w wierze. Żartowała, była miła. Panie Andrzeju, dzisiaj w sypialni w Polsce rządzą kobiety czy mężczyźni? Z pana doświadczeń seksualnych. Coraz częściej kobiety, dlatego że ich oczekiwania są już takie, że coraz mniej facetów marzy o tym, żeby spotkać dwie kobiety w łóżku, proszę pana. Bo co? A no bo co, z nich by nic nie zostało, rozumie pan? Jeden facet i dwie kobiety w łóżku, to proszę pana, trupa pan wyjmuje. No. Nawet jeżeli pan, jeżeli nawet by chciał tylko zrobić trochę na przekór. To jest raz. Żadnych możliwości fizjologicznych takich nie ma. O tym Michalina łączyła umiejętnie, proszę pana, naukę. Nas się uczy w szkole wierszy obcego języka, ale nie jaki człowiek jest. Dlaczego mężczyzna jest jako samiec biologicznie dostosowany do krótszego czasu trwania kontaktu seksualnego? Dlaczego kobieta może to powtórzyć wielokrotnie i nic się z tego powodu nie dzieje? Mówiła również o tym, że fantastycznie jest kogoś, tak powtarzam to do znudzenia, kochać. Co nie jest najłatwiejsze oczywiście, bo kochać całe życie trzeba być człowiekiem oddanym, tak jak Michalina. Przez całe lata była okej. W filmie jest to zawarte, więc nie będę niczym tutaj obrazoburczym. Ale mówi pan okej wobec męża?
czy co? W filmie jest to prawda pokazana, nie sfałszowana. Nie, nie, bo myślę sobie o tym, że tak jak pan mówi, że... Każdy ma swoją prawdę, panie. Nie, no zdaję sobie sprawę, 38 milionów prawd chodzi tutaj po Polsce, to jasne. Natomiast, że no, ona intelekt swojego męża kochała jak najbardziej, natomiast za szczęśliwa to ona z nim w sypialni nie była, prawda? Potrzebowała jednak wyjechać poza tę sypialnię. No, on też nie żeby... był z nią szczęśliwy, bo przecież przyniósł któregoś dnia dziecko do domu i rozpłakał się. No. I okazało się to dziecko jej największej przyjaciółki, która zdążyła już w tym czasie wyjechać, i zostawiając jemu dziecko. On nie wiedział, co zrobić, to do żony przyszedł. Nie, biedulek. Do mamusi. Ale każdy facet do mamusi. Panie Andrzeju, to jak facet z facetem, pogadajmy. Szczególnie, że jest tu jeszcze jeden facet w trójkącie, żyjemy zawsze w tym samochodzie. Że... To skoro... O kim pan mówi, o prezesie? Nie, no Krzysiek jeszcze jest. No ale tak, ale to pan Krzysztof. Nie, nie, prezes jest w moim sercu bardzo głęboko, ale nie dopuszczam do świadomości, że mógłby być aż tak głęboko. Tak. Natomiast my jesteśmy... One zaczynają zyskiwać na sile. Dlaczego? My jesteśmy coraz słabsi? Nie, one mają większą wiedzę. Przecież chyba na 3/4 kobiet polskich jest lepiej wykształconych niż mężczyźni. Czyta codziennie więcej gazet i więcej informacji, słucha radia. Mhm. Mężczyźni mają coraz mniej intelektualnej zadziorności, wiedzy, informacji. A zatem kto ma wiedzę, ten ma władzę, proszę pana, to jest oczywiste. A w sypialni też? W sypialni też. Myślałem, że się zostawia wiedzę, znaczy no wiedzę, zależy jaką. Jakby panu powiedzieć, zakochać się można zawsze, ale syndroma amorosis acta, zespół ostrego zakochania, nie predystynuje do określenia poważnej miłości. Bo nie wiem, ile razy pan się zakochał, ja wiele, ale co z tego z takiego zakochania, jak ono szybko mija? Bo to jest pewna fizjologia. To nie jest tylko erekcja. A to jest również uczucie, ale błyskawiczne, rzucające się, takie, wie pan, czasami wybuchowe, świetlisty piorun. Małżeństwa i związki z takich błyskawicznych zakochań nie są najbardziej trwałe. A są cały czas jeszcze tacy faceci, co to się zakocha, eksploduje i zaraz od razu biegnie przed ołtarz? Tak, pan, ja. Ale... Nie, no, no ale... No to przecież znam pana historię, pan nie, moją. Ale, nie, no, ale pan, sam pan powiedział, że pan się parę razy zakochiwał, no. No ja nawet się zakochiwałem już... Nawet później, proszę pana, mam nadzieję, że moja żona też. Ale jesteśmy ze sobą tyle lat, ponieważ siebie kochamy, a nie zakochujemy się. Aha! Czyli nie, ale panie Andrzeju, dobra, czyli każdy z nas może się zakochać nawet w małżeństwie, ale nie zakochać w żonie, bo to jest niegroźne, gdyby się, jak to powiedzieć, nawet może o tym nikt nie wie, ten, rzecz, nie? Ani obiekt miłości, tego zakochania, aha, ani żona nie musi o tym w ogóle wiedzieć, ponieważ ktoś, kto jest odpowiedzialny i w miarę poważny, proszę pana, musi ważyć, czy to jest, czy jest lekko duchem, czy też jest poważnym facetem. Na koniec powiem panu o czymś takim. Proszę państwa, Michalina odchodziła nawet z przytupem, nawet odejść musiała z przytupem. Przychodzi do mnie Zbyszek Izdebski i mówi, słuchaj, możesz załatwić, bo Michalina miała życzenie przed śmiercią, żeby zagrać Wszyscy Święci Idą do Nieba. Ja mówię, no dobra, w porządku, no ale co, do budkę suflera mam ci ściągnąć? A on mówi, nie, mówi, słuchaj, ona by chciała, żeby to było w instrumentacji na sekstet kameralny. No wyobraża pan sobie, 3 dni do pogrzebu. Ja mówię, no dlatego, że do Kamarowskiego wiedzą, że zrobią. No i co? Zadzwoniłem do kameraty Warsowia. Mówią, dobra, no wie pan, ale to trzeba jeszcze zinstrumentalizować, panie Andrzeju. Ja mówię, no to zróbcie to, no ale to będzie dodatkowa kasa. Niech pan sobie wyobrazi, że oni to zrobili. W kościele kalwińskim na placu Małachowskiego miałem słowo do Michaliny nad jej trumną. Pastor, który widział, się kręca, jak kościół jest okrągły, tuż przy zachęcie. Mówi, a czego się pan tak kręci? No, trzymając mikrofon jeszcze. Ja mówię, bo tak nie chcę stać tyłem do krzyża, proszę ojca. On mówi, synu, bracie, w wierze, mówi, w naszym kościele protestanckim Bóg jest wszędzie. Czy ty stoisz tak, czy tak? Przecież nie stoisz dla nieprzystojności. I wówczas, proszę pana, zagrał... Poszła muzyka. To było coś przedziwnego. Kościół zamilkł. Wszyscy żeśmy zgaśli po prostu. Ona miała rację. Wyobraźcie to sobie państwo przeinstrumentalizowane, nie na gitary. No, brzmi to zupełnie inaczej. Nawet do końca Święci Idą do Nieba. W Michaliny Wisłockiej wydaniu Odchodzenia miało swój styl. Miłość mówiła tak, czasami można zerwać, ale trzeba przynajmniej po tym cierpieć, żeby nikogo, mówi, nie poważać. Wie pan, kochała tego swojego marynarza nagłym zakochaniem. Oj tak, pożądała go, widać, ale nigdy się z nim nie związała.
Więc wie pan, jeżeli przyjmujemy, że jej życie było czymś takim jak mnóstwo ludzi tutaj dookoła, mają swoje przygody, swoje zdarzenia, ale w gruncie rzeczy są odpowiedzialnymi ludźmi. Wie pan, ona przeznaczała pieniądze z książek, wychodziły ich miliony, proszę pana, więcej niż Sienkiewicz wydał. Michalina wyprodukowała tu maszynę w Chinach. Przecież nie mogła dostać milionów, bo by była milionerką, a nie była. No, za wszystko jeździła po świecie, woziła wnuczka, żeby zobaczył świat. Jeżeli ktoś, kto tyle ciepła i dobroci dał innym ludziom, miałby być oceniany moralnie, to gratuluję moralistom. Życzę im, żeby im ktoś zagrał Wszyscy Święci Idą do Nieba. W takiej wersji jeszcze. Dziękuję panu bardzo. Panie Andrzeju, jak zawsze dziękuję. Zawsze jakieś anegdoty pan przyniesie, później człowiek myśli sobie. Ja to i tak akurat zapamiętam to, że tak naprawdę nawet będąc w związku można się zakochać, tak? Tak. Na legalu. Na fakcie, na istnieniu. Nie dziwić się temu. Dobrze. I nie próbować tego odrzucać, tylko szybko przeżyć. Bo najdłuższe zakochanie, proszę pana, nie jest warte krótkiej miłości. I co, możemy my wszyscy, no bo ja to żona kojarzy, ale że wszyscy widzowie mogą później przyjść do swoich dziewczyn albo one do swoich facetów powiedzieć, ale Komorowski rano mi pozwolił na to? Tak, zakochałam się, wiesz, w czwartek niechcący, nie zdążyłam zawołać pomocy, ale wróciłam do ciebie, dzisiaj jest piątek, kocham cię. Amen. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Czołem, do widzenia. Krzysiek, widzisz, co się będzie działo? Rewolucja seksualna zaczyna się w Onet rano, pamiętajcie o tym.